Poznaliśmy reprezentantów 5. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy walczyć będą o wygraną w ramach projektu Kontratakt. Uczestnicy castingu stanęli przed Grzegorzem Gawlikiem, który dokonał selekcji najbardziej uzdolnionych wokalnie uczniów. Jaki był klucz do sukcesu i jak w ewentualnej karierze może pomóc udział w tym projekcie? Na pewno trzeba coś zaśpiewać i na pewno trzeba pokazać, że chce się to robić. To znaczy, to jest dla mnie takie pierwsze kryterium, że widzę, że ktoś ma ochotę, nawet jeżeli będzie trochę gorzej, czy będzie większy stres, to jeżeli ktoś chce śpiewać, to będzie śpiewał. Udział w castingu wzięły osoby, które na swoim koncie mają już doświadczenie w występach na scenie. Były jednak również takie, które po raz pierwszy będą miały okazję zaprezentować się szerszej publiczności. Z tego, co gdzieś tutaj gminna wieść niesie, to przychodzą na Kontratakt też osoby takie, które już gdzieś pierwsze przygody muzyczne mają za sobą. Ale to dla nich też jest okazja współpracować z tymi, którzy zaczynają, a dla tych, którzy zaczynają, okazja do tego, żeby uczyć się od bardziej doświadczonych od siebie. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam, co z natury ma. Słyszałam bardzo dużo o nim, tak samo wielu moich znajomych uczestniczyło już w tym projekcie. No, ja jestem zafascynowana muzyką, nie wyobrażam sobie życia bez niej, dlatego też postanowiłam, że spróbuję swoich sił. Współpracuję od czasu do czasu z panem Pawłem Mazurem, też koncertujemy sobie razem. A tak, to ostatni projekt też, Supernowa Starnowa, też brałam w nim udział. Chciałabym więcej się nauczyć, bo tak naprawdę to na co dzień nie chodzę do żadnej szkoły muzycznej ani nic takiego. Wiadomo, nowe doświadczenie, poznać nowych ludzi, bo to jest cudowne. Tyle, ile ludzi spotkałam na poprzednim projekcie z Tarnowa, to było niesamowite i oni byli wspaniali, napełnieni taką pozytywną energią, że ja po prostu do tej pory to czuję. I przede wszystkim wiele się nauczyć, bo to jest doświadczenie ogromne. Pomysłodawcą i organizatorem szkolnej bitwy na głosy Kontratakt jest Stowarzyszenie Kanon.